Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i otrząsnąłem się już po tej porażce. Po tej stracie z poprzedniego odcinka. O, jakoś to przeżyję. Nie, po prostu mam nadzieję, że nagroda, którą tutaj spotkam teraz na dole, będzie należytej wielkości. Już troszeczkę sobie wyczyściłem tutaj. Został tylko ten koleś. Ale najlepsze jest to, że jeszcze go sobie zostawiłem na strzała dosłownie. O, proszę bardzo. Stare duszyczki podniesione. Niestety nie w takiej ilości, jakbym kurde chciał. No, ale... I tak nie jest źle. Nerwy trzymam. Ognisty wąż. Kurde, mogłoby coś lepszego oczywiście. Ej, zaraz zostanę objęty klątwą, więc nara. Tam jest jeszcze przedmiot. Zaraz tam pójdziemy. Bo tutaj naprawdę wyczyściłem wszystko. Nikogo nie ma. Nikt mi nie może zagrozić. Więc tak, klejnocik. I teraz tak, klątwa musi zejść do zera. Później pójdziemy zobaczyć, co tam tak właściwie jeszcze jest. Na pewno spodziewam się tam jeszcze miejsca, gdzie będzie można wyłączyć tą klątwę. Czyli pewnie kolejny fragment duszy na dali dostanę. Nie no, spoko, bo słyszałem, że jak się uzbiera w całości wszystkie 12 kawałków, to coś fajnego można zgarnąć. Dobra, chodźcie, zabiję szybko. O, dobra. Co my tu mamy? Duży odłamek tytanitu, całe 5 sztuk. Fajnie, aczkolwiek nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się właśnie tego. Tak, poproszę. Dziabnik klinem niczym wampira kołkiem osikowym. Dobra, i to już wystarczy, tak? Teraz tylko nie zginąć tutaj. Albo jeszcze lepiej rozprawić się z nim, póki klątwa rozprawi się ze mną. O kurde, dobra. A nie, stop, klątwa spada. Ja już myślałem, że to nie zadziałało tym razem. No okej, okay, no to w takim wypadku... Ile mam estusów? 10. No to można udać się na delikatną eksplorację. Ale korzystając z okazji, że nie ma tutaj klątwy, to jeszcze... O, delikatnie posprawdzać. No i oczywiście nic nie było na ścianach, poukrywane. Żadne przejście tajne, sekretne, ukryte, nic. Kompletna lipa. No dobra, no to w takim wypadku... A, te drzwi są zepsute, podejrzewam. Niemożliwe. A może... Jest na to jakiś sposób. No nie, ten drugi cios nie przeszedł w ogóle, więc nie, raczej tam nic nie zdziałam. I przejść się nie da, ale... Tu można sprawdzić jeszcze. Bo zawsze coś może się za drzwiami czaić. Tak samo tutaj, z tej strony. W sumie byłem tutaj w tym pomieszczeniu kilka razy, ale tak bardzo pobieżnie. Tylko. I miała miejsce utrata. Tutaj wielka utrata, 60 tysięcy. Dobra, nie, już spokojnie, nie rozdrapujmy starych ran. Choć w sumie ona taka stara nie jest. Minął raptem dzień. Ale dobra, cóż, jakoś przebolejemy to. No, zbiera się jeszcze, już mam 3 tysiące. Jeszcze tylko 57 tysięcy i będzie spoko. Tak mniej więcej. No dobra, to skoro tam już nic nie ma, to gdzie tu można się udać? Może na górę podjechać? Kurde, akurat pojechała moja winda. To trzeba będzie poczekać chwilkę. Jakiś lounge by może było włączyć. Pod warunkiem, że znajdę oczywiście, ale wątpię. Ciężko znaleźć muzykę z windy w internecie. Nie. Po prostu trzeba dobrze szukać, ale nie, spokojnie. Gdzieś tutaj jeszcze był po drodze przystanek, no właśnie. No ale fuksi, tutaj tam bym się sturlał. Ale okej, co my tu mamy? O kurde! Jest! Uff! Pięknie, co tam? Jakie odłamki? Migoczący 3 razy i grudka 3 razy. No piękny lód, piękny. A tu? Na tym tarasie widokowym? Świetliki 2 tylko. No dobra, to akurat takie super już nie było, ale tu można zeskoczyć sobie. Śmiało chyba. Dobra, to może zrobić to przed tym, aż mi kurczę estus zupełnie, a szkoda. Niemożliwe, ale wywiad dla wspaniały widok. Bezcelowość. A, czyli faktycznie nic tu nie ma, tak? No to pięknie, nadłożyłem drogi teraz. Tu na szczęście zwłoki rozsypane na dobre. No i tak tam muszę zejść jakoś, przejść, wejść. O. A, tutaj jesteśmy. Czyli wcale znowu nie aż tak daleko.
Two, tak? Jeżeli się nie mylę, a oczywiście mogę się mylić, Alfą i Omegą nie jestem, ale w tym konkretnym przypadku okazało się, że miałem rację, ale znowu mi winda odjechała. No dobra. A czy tam jeszcze był jakiś przystanek po drodze? Bo zawsze jest jeszcze ta druga droga, tam głębiej, głębiej. Na sam dół. Aha, i tak w ogóle sorry, ale przez parę poprzednich odcinków mylnie myślałem, że to jest dodatek Crown of the Ivory King. A to jest zwierutna bzdura. To jest drugie DLC. Crown of the Old Iron King, jeżeli dobrze pamiętam tym razem. Nie, po prostu to jest starego żelaznego króla korona. Albo przynajmniej droga do niej. A dopiero później będzie Ivory King, czyli lodowa kraina. Ale dobra, tymczasem jechaliśmy na górę i mam wrażenie, jakbym już tu był. Tak, no przecież to było to pierwsze mgliste przejście, zgadza się? Tutaj, pach. No dokładnie, aha. To czemu tutaj znowu się pojawiłem, znowu w tych rewirach? A to jest kolejna winda na górę. Cholera, mam też wrażenie, że tam już byłem. Ej, wybaczcie, jeżeli trochę błądzę. Ale to jest dla mnie nowa lokacja. Ale przynajmniej mam klucz, okej, dobra. Ale coś tam po drugiej stronie może jeszcze być. Nie chcę skakać, wolę poczekać na windę, żeby sobie przebiec normalnie. Albo skoczyć teraz na przykład. O! No, by mi się nie udało, gdyby nie to. A tutaj drzwi, które były otwarte. A w środku? Dobra, tam jakiś przeciwnik, ale tam kit z nim. Jeszcze mi nie zagraża. No właśnie nie spodziewałem się, że to nie jest gość z beczką. O kurde. Nie, chyba faktycznie nie. To jest jakiś łucznik jeszcze dodatkowo. Nie na beczkarza, kurde, bo go wysadzisz. Nie. Żeby się nie wysadził teraz koło mnie. No. Ta sprawa. Teraz tak, skoro ich wszystkich już poskładaliśmy, tu mamy 15 ostrych noży, to można się chyba zabawić w eksplozję już. A nie wiem, raz mi to zabiera więcej, raz mniej. A właśnie, już nie potrzebuję ochrony przed mrokiem. Więc może wrócić kamienny pierścień. Dobra. Czy tutaj beczuszki znowu, ale takich nie rozwalę. No kurczę, czekam na jakieś sekretne przejście za ścianą, którą trzeba będzie wysadzić, więc wybaczcie mi tą głupotę już powtarzaną kilka odcinków z rzędu. No ale faktycznie coś się gdzieś może chować. Na przykład tutaj. Nie tym razem. Znowu. Nie, ale serio, jak już trafię, to się naprawdę ucieszę. To raczej nie tutaj. Ale może za beczkami było ukryte sekretne przejście. Jeszcze pozwólcie, że wymacam ściany. Nie. Nie tym razem. Ale dobra, tu nie byliśmy, jestem tego pewien. Więc chociaż tyle dobrego. Coś nowego. Dobra, przestań. Dziękuję. Ale widzę więcej tego samego. No, na szczęście oni giną przy każdej eksplozji. Nie trzeba się martwić. Ej, ale jakbym was wykorzystał teraz. W walce z tymi. Co wy na to? Jak to zadziała? O cholera, chyba kiepsko. Dobra, dwa łyki. Dobra, i musi pójść mój atak, bo kurczę, jak mnie w takim małym pomieszczeniu dorwą. Będę martwy dosyć szybko. Okej, okay, ci się rozsypali na stałe, mam nadzieję. A chyba opłacało się go wysadzić tak w sumie. Już, czyżby zero problemów już do końca? No oprócz tych, które sam sobie stworzę oczywiście. Trzaskając jak debil mieczem wybuchające beczki. Ale moment. To tutaj mnie zastanawia. To przy ścianie. Ej! Czyżby to można przesunąć? Czyż to można przesunąć? Nie. Mam nadzieję, że nie uruchomię jakiejś pułapki, która to uruchomi. Bo to jest wystarczająco upierdliwe, jak stoi w miejscu. A będzie podwójnie upierdliwe, jeżeli nie potrójnie, jeżeli będzie się poruszać jeszcze. Mało pułapek w skrzynkach, na szczęście. Kolejne 4 kliny. Okej, okay. Nie wiem ile już wbiłem, ale ile mi jeszcze zostało, mogę się dowiedzieć. Kurde, na samym dole pewnie. Jeszcze 5, jeżeli wierzyć ilości klinów, które posiadam aktualnie. Dobra, to można zaskoczyć. Tylko czy to było warte? Aha, nie, spoko. Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. Ale czy na pewno nic tam nie zostawiłem? Kurde!
Nie ma to jak wbiec po prostu w ogień. Dwa razy i teraz prawie zginąć. Nie no, naprawdę super. Świetnie idzie w tym odcinku dzisiaj. Jeden dzień przerwy tylko. Już mi palce zardzewiały i mózg tak przy okazji? Nie no. To tylko chwilowe nierozgrzanie. Kurde, oby. Bo jeżeli faktycznie jest ze mną dzisiaj kiepsko, to wiele razy będę ginął. I to w niechlubny bardzo sposób zapewne. Dobra, jest blisko, ale fajnie, dobra. To może na drugą stronę momentalnie. Ale tu przyjedzie jakaś winda, tak? Aha, pewnie na górę, dobra. Dzień dobry. 50 klejnotów tylko. Trzeba będzie do staruchy pojechać i uzupełnić niedługo. Ale jeszcze spokojnie. No kurde, jak... A, no i właśnie o tym mówię. Coś dzisiaj złego się ze mną dzieje i to może mieć bezpośrednie przełożenie na poziom mojej gry. Dobra, żebym teraz nie pominął mojej okazji na wyjście. Okej, coś poważnego. Ej, dobra, kolejny klin. Kurde, drapieżcy. Czemu liczba mnoga? Czemu liczba mnoga? Ej, moment, czy on wygląda jak predator? Tak trochę. Oj, nie weszło. Ale weszło drugie. Cięcie i trzecie i czwarte. Może go zepchnąć. Nie, póki co dostaję zwykłe wciry z zwykłymi ciosami. Wciry poważne. Kurde, dobra. Poszło naprawdę łatwo. Za łatwo. Rękawice szalonego wojownika. Ej, brzmią naprawdę dobrze. To jest tak samo dobrze jak rękawice opiekuna smoków plus 10. No trochę słabsze, ale lżejsze coś dają. Są z nieznanej, obcej ziemi. Król Wendrick wezwał potęgi spoza granic swego państwa, próbując powstrzymać klątwę. Być może należały one do jednego z jego gości. No, bardzo możliwe. Wyglądał naprawdę egzotycznie. Dobra, ale klin mogę chyba wbić już, tak? Nie muszę z nikim innym tutaj walczyć, tak? Ale drapieżcy, tam była liczba mnoga naprawdę, więc boję się, że zaraz jeszcze ktoś się pojawi. Tak, poproszę. Cholera, podniosłem tamten fragment? Tak, nie, musiałem. Kurde, naprawdę. Bez przesad. Nie mogę teraz zachodzić w głowę, czy podniosłem coś, co leżało jakiś czas temu gdzieś. Ile mamy tych fragmentów? Moment. 6 klinów jeszcze 4, czyli by było ich w sumie 10, a ja słyszałem pogłoski o 12 kawałkach. 12 fragmentach. Kurde. No może jeszcze 2 kliny gdzieś znajdę po drodze i nie ma co się denerwować zawczasu. Ale klejnoci ich sobie dziobnę. Dobra, tutaj nic. Tu również nic. A tutaj, uwaga, zaskoczenie. Nic. Okej. Dobra, to w takim wypadku jeszcze wyżej. Oj, kolejny drapieżca, czyli faktycznie wiedziałem, że ich będzie więcej. Shit. Źle to zaczęliśmy. O kurde! No nie! Tak to my się, koledzy, nie będziemy bawić. Gdzie jest moja winda? Dobra, to jest jeszcze głupszy pomysł, co teraz zrobiłem. Dobra, zmień. I może jakoś tak się uda zapanować nad tym tłumem. Choć nie wydaje mi się. Oj, nie. Choć moment, co? Nie jest źle? Dobra, ale chyba przesadziłem, bo zużyłem wszystkie 4. A trzeba było się skupić na ucieczce trochę tutaj, kurde, gdzieś na bok. I jeszcze jakiś estusik może. Ej, dobra, ale stop. Skoro oni są tu, to nie ma ich tam. Dobra, pi. Dwa łyki. A resztę mieczykiem. Dobra. Zapraszam kolejnych. Jakiś dobry cios. Może być nawet drugi w gratisie. O, tutaj klinga berserkera. Okej, tam był szalony wojownik, to już berserker. Czyli widzę, korzystamy już z dwóch różnych określeń. Jeszcze ktoś? Tak, jeszcze tylko ty zostałeś. Czemu tak daleko? Nie chcę, żebyś spadł, jesteś w pojedynkę. No jest odparty. A dopiero teraz wypędziliśmy ich. Aha, super. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Ale dobra, mamy jego klingę. A klinga to oczywiście miecz, więc nie ma co rękawic sprawdzać. Jest. Klinga Berserkera. Katana Berserkera, jak wskazuje jej nazwa. Ta gruba, czarna i lśniąca klinga.
Tnie znakomicie. Nie wiadomo skąd pochodzi i do kogo należała, ale w pewnym momencie jej nazwa stała się sławna. Jak to wygląda? Jak typowa katana, jaki zestaw ciosów. Kurde, wolno trochę. Zbyt wolno jak na katanę. Tutaj pchnięcie i cięcie. Pchnięcie i cięcie. Dobra, a oburącz? Dalej wolno. Kurczę, katana powinna latać, kurczę, przecinać powietrze z prędkością światła praktycznie. Wow, a to jest ciekawe. No, to jest naprawdę ciekawe cięcie. Przytrzymanie, ciach i horyzontalne cięcie. No, 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 fajna sprawa, ale nie. Jednak mój mieczyk ma, kurczę, wszystko lepsze, oprócz wagi i szybkości wyprowadzania uderzeń. No i wachlarzu ciosów może też. Właśnie, ciosy są nawet. No, i na tym poprzestańmy. Okej, tutaj nic. O, ale w ogóle zaraz się zepsuje mój mieczyk. Więc zanim wejdziemy, to proszek. Cholera. Mam go jeszcze gdzieś, prawda? Taki żółty. O. Houston, mamy problem? Nie, nie mamy problemu na szczęście. Och, kurde. Nie straszcie mnie tak. Jeszcze tylko 10, ale w sumie tylko 10, właśnie. Nie aż 10, ale tylko 10. Ale jakby co, będę korzystał z ognisk. O kurde. Mam nadzieję, że z takim kolesiem nie będziemy musieli się zaraz spotkać. Skrzynia i pchnięcie. Tu? Tu na pewno nie, koleś. Tu na pewno nie. No to okej. Oj, tam jest ognisko, dobrze widziałem. Czy tam jest żar? Który czeka tylko, żeby go zniecić i rozpalić. Tak jest, dobra. Och. Okej, siadamy? Tak, usiądźmy. Przy okazji zobaczę, ile tu jeszcze ognisk jest do odkrycia w tej lokacji. Mglista wieża, tron kuźni. To jest lokalne miejsce. Jeszcze jedno gdzieś mi zostało. Tu mam tak, tron kuźni, hall, górne piętro, piętro z salą tronową. No właśnie, jeszcze jedno gdzieś. No ale najpierw to do końca trzeba zwiedzić. O właśnie, bo tu jest jakiś podjazd do góry albo coś. Nie, nie wiem co to jest, to na środku. Zaraz tam podejdę. Bądźcie tego pewni, ale najpierw wybadam ściany okalające to pomieszczenie. Ściana mgły. Nie. Choć po uderzeniu jakaś mgiełka tam się uniosła. Kurczę, jakbym wiedział, że to jest ognisko, to bym nie użył proszku naprawczego. Bym zaoszczędził. Trzeba bardziej odważnie iść do przodu chyba, piecho. Zresztą, kurczę, nadwaga zawsze... Nadwaga! No, nadwaga nie jest nagradzana. Nie, wcale. Moment. To jest katana i to jest samurajska zbroja. Sprawdźmy. Niestety nic się nie stało. Cholera. Idź dalej. Czyli czyżby jeszcze nie ten moment? Mistrz. Oj kurczę, jestem ciekaw, co tutaj jest mi potrzebne, żeby to jakoś uruchomić. Ej, czy to nie jest ta sama zbroja właśnie? Cholera, tak wyglądała, serio. To może trzeba usiąść przy ognisku. Nie, już duszek się nie pojawił. Kurde. No cóż, dobra, no to w takim wypadku trzeba się cofnąć. Ale właśnie, to nie muszę się cofać przez całość jakby tego obszaru, tylko mogę sobie spokojnie od ogniska do ogniska się przenieść. Czyli tak, które będzie najbardziej wygodne teraz? Kurczę, chyba to. Albo moment. Tron kuźni to jest to miejsce, w którym właśnie jestem. Hall? Czyli to pomieszczenie z windami, tak? Dobrze, no to tam właśnie się musimy udać. Okej, dobra. I teraz na sam dół trzeba się będzie udać. Okej, czyli tutaj, tak? Okej, proszę, tym razem trafiłem na windę, o dziwo. No, już 18 tysięcy. No dobra, do 60 dalej dużo brakuje. Ale jakby co, zbliżamy się tam powoli, zbliżamy się. Okej, czy jest warte świeczki obieganie tego miejsca? Tak, bo tu jest jeszcze jedna winda. Ale moment. Wybadajmy najpierw to. Bo tutaj już byłem. Takie mam wrażenie. Tak, pewnie, że tutaj byłem. No, oczywiście.
Okej, nie ma ich co znowu podjudzać niepotrzebnie. Cofnijmy się delikatnie tylko. Albo nie, w sumie to skoro to zwiedziłem, to na pewno też to po drugiej stronie. Więc pozostaje faktycznie tylko podróż na sam dół. Czyli tutaj. Okej, ale tam jest przedmiot. Chole. Nie, to nie jest przedmiot. To jest jakiś rycerz. Moment, co to było? Czyżbyśmy... Nie, myślałem, że wjechaliśmy pod wodę. Aj, sorry, tutaj już jest mój przystanek. Teraz tak. To są zwłoki, które nie wstaną, prawda? Okej. Aha, a to są zwłoki, które żyją. Jeszcze nie wstałyście? No to pięknie. Bo tam płonący, palący problem wręcz. Który okazał się być, kurczę, wcale nie taki trudny do rozwiązania. Dobra, nieźle. Okej, dobra, myślę, że cię nie widzę, tak? Spróbujmy ognia. Delikatny pokosik. Czy faktycznie pokosi? No nie. Kurde. No, ten już lepiej, ale właśnie, jeszcze sprawdźmy moje zaklęcie nowe, nowy nabytek. Wspomnienie. No nie trafiło ani razu. Wybitnie kiepsko się teraz spisało w tej konkretnej sytuacji, ale dobra, to postarajmy się mniej więcej... Ej, on spadł? Kurde, no to super. Chciałem mu skoczyć na głowę z cięciem. No tak, dobra, ściany nie kryją nic w sobie, żadnych tajemnic. No dobra, już... no dobra, kit, sprawdźmy jeszcze raz, dajmy szansę wspomnieniu. No teraz trafia. Troszkę. W sumie 276, tyle co chyba jedna moja mroczna sfera. A zresztą jestem gotowy to sprawdzić od razu. Kurde, jakby trafiła jeszcze. Ile? Bo nie widziałem. 322, tak? Okej, czyli tam trochę słabiej. Ale weźmy pod uwagę to, że dwie czy trzy kulki nie trafiły. No dobra, kic, chodźmy. No chodź już. Dobra, ja do ciebie. Ej, dobra, ten kawałek podłogi wygląda tak, jakby miał się zapaść zaraz. Serio, więc... ale czy ja to nie wpadnę w dziurę na przykład? Chyba dajmy to. Bo jestem gotów sprawdzić swoją teorię. Nie, no ale tam jest dziura. Aha. Ale jeszcze sprawdźmy, może wiadomość właśnie przestrzega przed tym. Przed tą dziurą, więc uważaj na twardego wroga. Okej, ale bym tak tylko troszkę... Ha, kurde! A jednak się zawaliło. Ale jestem debilem. To trzeba... Nie, bo to naprawdę trzeba być debilem, żeby odkryć pułapkę i mimo tego, mimo wszystko po prostu chęcią sprawdzenia wejść w nią jeszcze. Ale chyba nie spadłem na sam dół. Oj, partyzana plus 6. To jest halabarda czy włócznia? Dobra, sprawdźmy. No właśnie, włócznia jednak tylko. Kiepściutka. Choć nie, to jest jedna z lepszych właśnie podobno. Tak słyszałem. Ale nie najlepsza. Kurczę, ominął mnie jeden czy dwa poziomy. Przez to, że tak skoczyłem. Dobra, chodźmy tu. Alright, co my tam mamy? Mój miecz mi troszeczkę zasłania. To jest bezpieczna strefa, no to ale pięknie. Dobra, no to teraz sobie postrzelamy faktycznie do nich. Trzeba by na pewno bezpieczna, zaraz się przekonamy. Właśnie rozpocząłem atak. Na wielkiego zakapiora, który jeżeli będzie chciał, to może mnie sięgnąć. Tym, co tam ma. Akurat. Ej, cholera, właśnie. Zatrujmy gnoja. No, masz tu coś śmierdzącego. Bąka na odległość. Niczym w kiku prawdy. Ja, ale serio. Moment, tamtemu się stało kuku. Jakim cudem? No dobra, no teraz to już musiał zostać zatruty. Może nawet ten na dole by było fajnie. Ale nie, niestety nie. To okej, mamy coś takiego jeszcze. Dla was i mamy jeszcze to, które nie trafia. No bo może najpierw na dużym się skupmy, który już dogrywa. Ona jeszcze ostatnie wspomnienie. Wspomnień czar. No i teraz dopiero. Chodźmy. No i to wyszło idealnie. Nie, naprawdę. Gdyby nie to, że straciłem parę poziomów, to nawet było nieźle. Okej, wielkie drzwi, które można... otworzyć właśnie, już chciałem pchnąć, ale nie, nie idzie. Można jedynie pociągnąć za wajchę. Plamy krwi są, ale dobra, był tu olbrzym. To zrozumiałe, że komuś tutaj się powinęła noga. No
Dobra, nic tu nie ma, nic tu nie ma i chyba nic nie będzie. Te ściany nie wyglądają tak, aby to coś tam miało być. Gdzie to? Gdzie my jesteśmy teraz? Co to za pomieszczenie? Nie, naprawdę. Chyba muszę sobie delikatnie, wybaczcie, ale podwyższyć brightness, bo ja tutaj widzę ciemnie. Opcja ekranu, jasność, delikatnie jaśniej. O, dobra, już jest lepiej, już jest lepiej. Teraz nawet dla was może zbyt jasno. No ale jakby co można pogmerać tam jeszcze w ustawieniach. Dobra, spokojnie. Z tym chyba sobie da... O kurde! Takiego ataku jeszcze nie widziałem. Od ciebie i twoich współbraci. No, za to ty nie widziałeś takiego mayhemu jeszcze na mordę od razu. Na wejściu. Dobra, bo jest prawdopodobieństwo, że on wstanie. Więc ja bym się odsunął. Ten też oczywiście wstanie z martwych, tak? No to dzień dobry. Witamy wśród żywych, ale tylko na krótko, na króciutko. Dobra, a tamten będzie chciał strzałę wymierzyć, ale nie. Luzik, ale wszystko na resztce staminy. No właśnie, no to te ciosy nie są takie mocne. I też głupi kościotur jest w stanie sprawić, że skończy mi się stamina. Aha, okej, faktycznie, już wstali z martwych, więc no, szybka eksploracja. Oby nie pułapka. Okej. Szpojazdy 5 cięciarów. Dobra, dobra, już chyba takie coś miałem. Choć nie, miałem inny szponiasty pierścień. Dobra, ale chyba pora na Estusa, nie chcę stracić tego człowieczeństwa. Schody w dół. Dobra, to jest dobre miejsce, żeby zawalczyć, jeżeli przyjdzie. Chyba, że tu się właśnie będziesz cofał. Nie, tu jeszcze chcesz powalczyć, no to chodź. Trzy szybkie ciosy. O, albo tylko dwa. Dziwne. A my tu mamy tak, mamy tu dźwignię i mamy tu windę. No to skorzystajmy z windy. Aha, to nie taka winda niestety. A nie, jednak taka. Jednak zjechaliśmy. Nie, myślałem, że trzeba pociągnąć za wajcha dopiero później. Umiejscowić postać na samej windzie. Okej, żadne miejsce, gdzie mogę wskoczyć wcześniej? Nie, no to spoko. To jest tak, wajcha oczywiście jest do tego, że jak winda będzie do góry, to będę mógł ją przyzwać na dół. Czyli gdzieś tutaj nie będzie ukryte ognisko. Już ostatnie w tej lokacji. W ogóle trochę mnie martwi, że jeszcze żadnego bossa nie było. Prawo ognisko, no to super, dobra. I bezpieczna strefa. Rzekomo. No faktycznie coś tam jest, ale chyba to nie jest ognisko. To są posążki z popiołu. Ale one chyba są wewnątrz. Nie, niekoniecznie. Dobra, ale z prawej podobno było ognisko, więc najpierw tamten kierunek. Moment, kogo możemy wezwać? Carhilion z Bezkresu. Jakiś tam mag. Ej, moment, moment, przecież go znam. On w Modżuli sobie siedzi. Czy to jest dobry moment, żeby go wezwać? Chyba tak, bo tam pewnie będzie boss. Ale spokojnie, jeszcze tych rozwalę. Spopielonych. Coś ciekawego. No i gdzie z prawej to ognisko, przepraszam bardzo. Halo, halo. No najpierw przeciwnik chyba. O cholera, to jest ten większy. Mhm. Gdzie to moje upragnione ognisko? Nie tak się umawialiśmy. Serio. Gdzie jest to bezpieczna strefa? Aha, tutaj, tak? On tu nie wejdzie przecież. No to okej. Kurde no. Trochę bardziej do lewej strony trzeba się przytulić. No jak lama to zrobimy. Choć w sumie warto było walnąć sobie Estusa teraz. Nie wiem w ogóle czemu tego jeszcze nie zrobiłem. O cholera, wyszedłem poza strefę! No. Ale nie, zróbmy tak mężczyzna może. Masz taki ciężki miecz. No właśnie, i nawet olbrzym jest wyprowadzany z równowagi tym mieczem. Plus ten pierścień, bo to też robi swoje. No ale okej, jeden z głowy. Czy będzie następny? Pewnie tak, ale chyba mogę już powbijać kliny, nie? No, wbijmy ten. Wbijmy też następny, ale idźmy w tą stronę. Odwrotną do ruchu wskazówek zegara. Dobra, kolejny fragment. Up. I tu co? Dalej. Tutaj. Ale w sensie, gdzie? Tu na ścianie? Też nie. Ale tu jest kolejny olbrzym. Olbrzym? Tak, faktycznie olbrzym. No to raz i dwa. I nie trafił, ale szczęście. I trzy. Ej, właśnie, trzeba. No, a bo ona go leczy. A taka z niej przybrzydła świnia. Ta statuetka tam. Okej, dobra.
A to jak tutaj będę? Teraz, kurde, z daleka poruszał się, no to no właśnie. Nie będzie mu się życie odmawiało i zginie szybko. Pięknie. To okej, zaraz kolejny klin poleci, tylko najpierw przedmiot. Grudka tytanitu. Trzy grudki. Dobra, dużo materiałów na ulepszenia, ale najpierw może klin. Klin jest, kurde, do podłóg. Choć tutaj też by się przydał chyba, ale bardziej miotła. Dobra, poproszę mój fragmencik. Okej. Aha, i tu nie przejdę dookoła. I faktycznie jest tu ognisko, tylko że jak teraz usiądę przy tym ognisku, to dwa olbrzymy znowu będą stały na mojej drodze, więc tylko je rozpalę. Okej, to jest kolejny znak przyzwania, tylko tym razem. Eli o stalowym sercu, ona już mi pomagała. Przy plugawej królowej. No tak, tak, nie wiem, czy będę... Nie, chyba raczej spróbuję samemu na początku. Ewentualnie później, jak rozkminię modus operandi bossa, wtedy zasięgnę pomocy. Bo kiedy ja kiedy wzywam sojuszników, to boss ma więcej życia i to jest trochę męczące. No, po co walczyć z takim, który ma 300% życia? No, ciężko. Ale podejrzewam, jeszcze jeden olbrzym tutaj będzie, tak? Czy nie? No tam były dwa, no tutaj mógłby być chociaż jeden. No inaczej, no to logiczne wręcz, że coś tu będzie. Serio nie? Nic? To co ma leczyć ta popielna rzeźba w takim wypadku, jak to nic nie ma? Ej, przedmiot. Dusza dzielnego wojownika. Kurczę, inaczej, to co teraz mam, plus tamto 60 tysięcy i już byśmy byli teraz w Majuli i trzaskali ulepszenia. Tak, clean. Ej, to w sumie demoniczna jest ta kukiełka, czy tam ten posążek. Kurde, to chyba były pozostałości po włosach. Dusza nadi, damy popiołu. Dobra, no to może w tym wypadku jeszcze tutaj. Jak ja to mogłem pominąć? Dobra, kino, bo wbijajmy już wszystkie kliny do końca odcinka. Dobrze, że jeszcze mam jakieś kliny. Ja to właściwie dobra, zaraz trzeba będzie zobaczyć, ile mamy tych fragmentów już. Dobra. Czy już to wystarczy na całość? Chyba nie, ale dobra, sprawdźmy. Na sam już kidu. No mam 10, tyle ile było klinów. To jedynie fragment duszy, no kurde, mam ich 10. Podobno miało być 12, ale nie mam też z drugiej strony klinów już. Chyba że jest jakaś oddzielna lokacja, którą kompletnie pominąłem i tam są dwa kliny i dwie statuetki do przebicia. No tak też oczywiście może być. Kurde. Dobra, to jest ognisko, ale żadnego przejścia dalej. No dobra, cóż, kochani. Później w kolejnym odcinku wejdziemy sobie do bossa zobaczyć, bo już mam no, 99% pewność, że tam będzie boss. No przed zwykłą ścieżką dalej nie ma znaków przyzwania zaserwowanych od deweloperów po prostu. Dobra, w tym miejscu, kochani, żegnam się z wami. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Powodzenia, kolego.